Drogi nasz księże prymasie, arcybiskupie Wojciechu Polaku, chcę z głębi serca powitać Cię w naszej wspólnocie pijarskiej i wśród łowiczaków. Przechodziliśmy obok patronki tej świątyni, Matki Bożej Łaskawej. Potem na kolumnach mamy herby arcybiskupów, prymasów Polski, którzy byli związani z tą świątynią. Na początku sufragan gnieźnieński, biskup Wojciech Stawowski, który poświęcał kamień węgielny pod tą świątynię. Biskup Franciszek Antoni Kobielski, który tą świątynię konsekrował. Następnie arcybiskupi Teodor Potocki, Stanisław Szembek, Mikołaj Praszmowski, który w 1668 roku przyjmował pijarów w Łowiczu. Oddany i zakochany w pijarach, w nawie bocznej, gdzie był ołtarz poświęcony sercu Jezusowemu, zostało jego serce, arcybiskup Krzysztof Antoni Szembek i na końcu Michał Radziejowski. Ale dzisiaj, księże prymasie, jesteś tutaj obecny, jesteś pośród nas i nasze serca się cieszą. Niech będzie nad Tobą i w Tobie Twój patron, święty Wojciech, gdy zobaczysz w presbiterium freski, przedstawiają jego żywot, jego życiorys. Ta świątynia jest także jemu poświęcona. A w tym szczególnym dniu chciałbym, abyś nas prowadził, tak jak brzmi Twoje biskupie zawołanie, Dominum Confiterii Jesum, w tą uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, abyśmy mogli wyznawać tak jak Ty Jezusa za naszego Pana. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu rektorowi za te słowa powitania. Raduję się, że mogę w 600-lecie prymasostwa stanąć także tutaj, w prymasowskim Łowiczu. Ale przybywamy dzisiaj dziękować Panu Bogu za 400-lecie zakonu pijarów i za 250-lecie kanonizacji świętego Józefa Kalasancjusza. Kończąc ten rok kalasantyński, chcemy dziękować za wszelkie dary i łaski, które stały się udziałem wspólnoty nie tylko szkół pobożnych, ale wspólnoty księży, braci, sióstr, którzy idą pobudzeni charyzmatem świętego Józefa Kalasancjusza. I chcemy prosić, aby Bóg prowadził dalej to dzieło, które jest dziełem szczególnie koniecznym dla ewangelizacji. Nauczanie, wychowanie człowieka to przecież ważny aspekt ewangelizacji i to także uczynek miłosierdzia. Dzisiaj usłyszymy, jak to mówi papież Franciszek, protokół z naszego sądu w Ewangelii, gdy Chrystus będzie nas pytał o to, co uczyniliśmy lub czegośmy nie zrobili jednemu z tych braci naszych najmniejszych. Dzieło nauczania, wychowania, dzieło edukacyjne to uczynek wobec tych braci i sióstr naszych najmniejszych. Dlatego też niech będzie Bóg uwielbiony, niech Chrystus, Król Wszechświata,
króluje w sercach naszych. Uznajmy przed Bogiem nasze grzechy, nasze słabości, byśmy mogli godnie w tej Eucharystii uczestniczyć. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata. Sprawa, by całe stworzenie wyswobodzone z niewoli grzechu Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg. Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. Ja sam będę pasł moje owce i ja sam będę je układał na legowisku, mówi Pan Bóg. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie. Do was zaś, owce moje, tak mówi Pan Bóg. Oto ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły. Oto Słowo Boże. Pan mym pasterzem nie
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwociny, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. A gdy już wszystko zostanie mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Oto Słowo Boże. Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie. Błogosławione Jego Królestwo, które nadchodzi. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem,
a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przeodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, spragnionym i daliśmy Ci pić, kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przeodzialiśmy Cię, kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? Król im odpowie: Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przeodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają mi ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: Zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto słowo Pańskie. Bracia w Chrystusie Panu, w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, Słowo Boże kieruje dziś naszą uwagę na Tego, który jest dobrym pasterzem. On, Jezus Chrystus, Król Wszechświata, jest wielkim pasterzem owiec i stróżem naszych dusz. Jest dobrym pasterzem. Prorok Ezechiel mówił nam o Bogu, że jak pasterz dokonuje przeglądu swoich owiec, troszczy się o nie i pasie sprawiedliwie. Ewangelista Mateusz w znanej tak dobrze scenie sądu ostatecznego przyrównał, jak słyszeliśmy, przychodzącego w chwale Syna Człowieczego właśnie do pasterza, który oddziela owce od kozłów. Owce stawia po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Dobry pasterz nie tylko jednak wtedy, kiedy się rozproszą, rozejdą, dokonuje przeglądu swego stada, czy też kiedy przychodzi ich czas, rozdziela jedne od drugich. Dobry pasterz wciąż jest blisko, z czułością i miłością
wychodzi do swoich owiec. Stąd przede wszystkim zna swoje owce, a one go znają. Wie o nich wszystko, a one są z nim. Sam stając na ich czele, jak dobry przewodnik codziennie prowadzi swe owce na pastwisko, przewodzi im, toruje drogę. One zaś cierpliwie postępują za nim. Głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, powie Ewangelia. Będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Jakże więc ważny jest głos dobrego pasterza. Ten głos, za którym idą owce. Ten bowiem tylko poznają, tego słuchają, za tym właśnie idą i przy tym czują się naprawdę bezpiecznie. Wiedzą, że przecież pragnie ich autentycznego dobra. Wiedzą, że je kocha. Wyczuwają, że gdy się zagubią, nie zostawi. Będzie wciąż szukał. Kiedy odejdą i uwikłają się w trudne życiowe sytuacje, nie odwróci się do nich plecami, nie będzie ich przeklinał, będzie czekał. Co więcej, będzie za nimi wyglądał, będzie tęsknił, będzie wypatrywał, będzie wychodził, by odnaleźć. A dopóki są z nim w drodze, będzie ochraniał i troszczył się o niej, będzie zabiegał, aby miały życie i miały je w obfitości. Dlatego też, przyznajmy, to jest wprost niesłychane, życie swoje odda za owce. Bo jak przez człowieka przyszła śmierć, pisał nam dzisiaj święty Paweł, przez człowieka też dokonało się zmartwychwstanie. Dobry pasterz umarł za nas i dla nas zmartwychwstał, abyśmy i my w nim zostali ożywieni, z nim i w nim zmartwychwstali, z nim i w nim mieli życie, z nim i w nim widzieli, że śmierć została pokonana, że w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, że tu jest naprawdę życie, które się nie kończy, które we wszystkim i do końca prawdziwie jest życiem, jest panowaniem Boga. W Jezusie Chrystusie, dobrym pasterzu, wszystko jest mu poddane i Bóg jest naprawdę wszystkim we wszystkich. I błogosławione Jego Królestwo, które nadchodzi. I jedna owczarnia, i jeden pasterz, i jeden Pan, błogosławiony na wieki. Moi kochani, wpatrując się dzisiaj w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, w ten biblijny obraz dobrego pasterza, zgromadziliśmy się wraz ze wspólnotą polskiej prowincji Zakonu Pijarów, aby właśnie tutaj, w Łowiczu, tak bliskim i tak drogim zarówno w historii, jak i w dniu dzisiejszym dla całego waszego zakonu, podziękować Bogu za kalasantański rok jubileuszowy, przeżywany, jak wszyscy wiemy, w 400-lecie istnienia waszej wspólnoty zakonnej i 250-lecie kanonizacji świętego Józefa Kalasancjusza. Zarówno więc w przywołanym w liturgii przykładzie dobrego pasterza, jak i w zobowiązujących słowach dzisiejszej Ewangelii, odkrywamy, jak uwrażliwiał nas papież Franciszek, że bliskość i czuła miłość są regułą życia także dla nas i według niej będziemy sądzeni. Ta właśnie ewangeliczna potrzeba konkretnej bliskości i wezwanie do okazania czułej miłości pobudziły przecież kiedyś serce świętego Józefa Kalasancjusza, by wyszedł na ulicę Rzymu, żeby się poświęcił trosce i wychowaniu błąkających się po ulicach biednych i opuszczonych dzieci. Jak zauważył w swoim przesłaniu na wasz rok jubileuszowy papież Franciszek, w minionych 4 wiekach szkoły pobożne pozostawały cały czas otwarte na otaczającą je rzeczywistość, wciąż gotowe do wyjścia. Do wyjścia najpierw z Rzymu, do niewielkich włoskich miejscowości,
których ich posługa edukacyjna była tak wyczekiwana, następnie z Włoch do krajów europejskich, w których Kościół pragnął należycie wychowywać dzieci i młodzież wierze katolickiej, a potem na inne kontynenty, by służyć Kościołowi i światu na polu edukacji. Dziękujemy dziś wraz z wami, właśnie tu w Łowiczu, do którego przybyliście już w 1668 roku, że na tym szlaku waszego zakonnego wyjścia w świat z tą szczególną propozycją wychowawczą znalazła się Polska. Znalazł się najpierw Podoliniec, Warszawa, Rzeszów, Kraków, a potem i Chełm Lubelski, Łowicz i Piotrków Trybunalski i tyle innych miejscowości w naszym kraju. I chociaż burzliwe dzieje ojczyzny w ciągu tych minionych wieków nie oszczędziły również edukacyjnych dzieł waszego zakonu, to jednak, jak wskazał w jednej ze swoich katechez zgłoszonych nam w roku miłosierdzia papież Franciszek na długiej liście świętych, którzy w różnych epokach nieśli nauczanie osobom znajdującym się w najgorszej sytuacji, wiedząc, że w ten sposób będą mogli przezwyciężyć ubóstwo i dyskryminację, pozostaje wpisane imię świętego Józefa Kalasancjusza, który jako pierwszy otworzył szkoły ludowe w Europie. Bo Kościół na przestrzeni wieków odczuwał potrzebę zaangażowania w dziedzinie nauczania, ponieważ jego misja ewangelizacji pociąga za sobą zobowiązanie do przywrócenia godności najuboższym. Czyż w ten sposób nie odpowiadamy na usłyszane dzisiaj Chrystusowe słowa? Wszystko, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. My wszyscy wchodzimy przecież do tego królestwa, które otworzył nam Jezus właśnie w ten sposób, stając się konkretnie bliźnim brata, który prosi o chleb, o ubranie, o przyjęcie, o solidarność, ale także, nawet jeżeli tego nie wypowiada, prosi o katechezę, o edukację, o wychowanie, bo nauczanie jest naprawdę szczególną formą ewangelizacji. Nauczanie i wychowanie są aktem prawdziwej miłości bliźniego, troski o człowieka, o jego pełny, harmonijny, ludzki, w pełni duchowy rozwój. Są uczynkiem miłosierdzia, są miłością płynącą z serca dobrego pasterza, starającego się o dobrą przyszłość dla wszystkich swoich owiec. Drodzy moi, łowickie dziękczynienie napełnia nas wszystkich radością, że odwaga i wychowawcze dzieło świętego Józefa Kalasancjusza i założonego przez niego zakonu wciąż trwa i rodzi błogosławione owoce. Także tutaj, przecież to tutaj, w swojej homilii święty Jan Paweł II powiedział, że dzieło Stanisława Konarskiego i jego reforma szkolnictwa pijarskiego przyczyniły się także do kształtowania serc ludzi pracujących i oczekujących niepodległej ojczyzny. Wiemy z historii, mówił, jak duże znaczenie miała ona w okresie polskiego oświecenia i jak wielkie owoce tej reformy zbierały pokolenia żyjące pod zaborami. Jesteśmy u progu świętowania niepodległej. Trzeba więc dostrzec, że ten szczególny wkład, jaki zmagania o niepodległą wnosili Polacy, szedł także poprzez zreformowane szkolnictwo właśnie pijarów. Wdzięczność wobec przeszłości stawia nam jednak wszystkim teraz pytanie o przyszłość. W swoim jubileuszowym przesłaniu papież, mówiąc do was, drodzy jubilaci, pokazał na konieczność odważnego i twórczego
poszukiwania odpowiedzi na pytania, które dzisiaj wypisane są w oczach dzieci i ludzi młodych. Spójrzcie na ich twarze, mówił. Spójrzcie na ich twarze i dajcie się zarazić ich blaskiem, by stać się zwiastunami przyszłości i nadziei. Dzieło wychowania jest aktem prawdziwej miłości bliźniego, ale jest też miejscem, w którym zasiewa się ziarna nadziei. Jest zawsze dziełem podejmowanym z nadzieją ku przyszłości. Znanym nam wszystkim powiedzeniu świętego Jana Pawła II do młodych, że są nadzieją Kościoła, zawierało się podwójne stwierdzenie. Pierwsze, że do młodych należy przyszłość. Ale też to drugie, myślę, że ważniejsze od pierwszego, że przyszłość, że jej kształt, że jej obraz od niej właśnie zależy i zależeć będzie. Przodkowie mówili nam, przyszłość Polski będzie od tego zależeć, jakie będzie dzieci i młodzieży chowanie. Naszym drogim jubilatom papież podpowiadał, żeby w tym trudzie wychowania nowych pokoleń posłużyć się pedagogiką ewangelizacyjną, która, jak mówił, jest najlepszym narzędziem przemiany serca i otaczającej rzeczywistości w harmonii z Królestwem Bożym. Taka edukacja, dodawał, umożliwia zrozumienie i przyjęcie Bożej obecności w sercu człowieka od najmłodszych lat, korzystając z poznania ludzkiego, nauki i boskiego pobożności. Chcemy się zatem dziś modlić i modlimy się jeszcze raz na zakończenie kalasantyńskiego roku jubileuszowego, prosząc Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, Dobrego Pasterza, aby błogosławił wam obficie, drodzy pijarzy, w trudzie wychowania nowych pokoleń, abyście stosując w waszych szkołach twórczo i odważnie właśnie pedagogikę ewangelizacyjną zdolni byli pokazywać dzieciom i młodzieży nowe horyzonty. Niech wasze świadectwo i trud waszego wychowania czyni ich odważnymi i wrażliwymi, otwartymi na wyzwania przyszłości i czułymi wobec tych, którzy pomocy potrzebują. Zbawienie bowiem, mówił papież Franciszek, zaczyna się nie od wyznawania królewskości Chrystusa, ale od naśladowania uczynków miłosierdzia, przez które on sam urzeczywistnił swe królestwo. Amen. Teraz przedstawiciele uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej i liceum Królowej Pokoju złożą swoje przyrzeczenia. Boga Wszechmocącego i patronki naszych szkół, Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju, my uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego Jarskich Szkół w Łowiczu w dniu 26 listopada 2017 roku w uroczystość patrocinium ślubujemy żyć zgodnie z nauką Chrystusa i Ewangelią, być zawsze wiernymi dziećmi naszej Ojczyzny, dobrymi Polakami. Zachować charyzmat pijarski, pobożność i naukę, zadane nam przez naszego założyciela, świętego Józefa Kalasancjusza. Okazywać wdzięczność swoim rodzicom, rodzeństwu, dziękować im za dobro, które nam dają każdego dnia, za ich serce. Szanować nasz wspólny dom, szkołę, ojców,
nauczycieli, wychowawców, pracowników. Stać na straży honoru ucznia katolickiej szkoły, zabiegać o jej dobre imię, kierować się tylko prawdą. W szkolnej społeczności żyć w zgodzie, sprawiedliwości, poszanowaniu drugiego człowieka, pomagać słabszym i oczekującym pomocy. Dobrą nauką, pracą, serdecznością, godnie wypełniać obowiązki ucznia. Zawsze pamiętać o ziemi łowickiej, dziedzictwie prymasów, o jej pięknie, kulturze, tradycjach, bo to nasza ziemia. Matko każdego dziecka, nauczycielko młodzieży, matko nauczycieli i rodziców, matko pijarów, królowo szkół pobożnych, królowo pokoju, o pokój w sercu z Bogiem i ludźmi prosimy. Amen. Złóżmy teraz wyznanie naszej wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata, przedstawmy nasze prośby. Głowo Kościoła, kieruj działaniami papieża Franciszka, biskupów, obecnego wśród nas księdza prymasa Wojciecha Polaka, mającymi na celu przygotowanie świata na Twoje powtórne przyjście. Ciebie prosimy. Władco narodów, umacnij rządzących państwami w budowaniu porządku społecznego opartego na prawdzie, wolności, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Ciebie prosimy. Nieśmiertelny Królu Wieków, wspieraj zakon szkół pobożnych, by był przykładem wierności Twoim przykazaniom i radom ewangelicznym i pomóż zrealizować zobowiązania podjęte w kalasantyńskim roku jubileuszowym. Ciebie prosimy. Książę Pokoju, błogosław szkołom pijarskim na całym świecie w działaniach na rzecz rozwoju Twojego Królestwa na ziemi. Ciebie prosimy. Zbawienie ufających Tobie. Wspieraj ministrantów i lektorów w wypełnianiu zadań powierzonych im we wspólnocie Kościoła i obdarzaj nowymi powołaniami Kościół Święty i naszą pijarską wspólnotę. Ciebie prosimy. Rozkoszy wszystkich świętych. Wprowadź do swojego królestwa w niebie zmarłych prymasów, współbraci pijarów, współpracowników i dobroczyńców.
oraz Tadeusza z rodzicami i teściami. Pozwól im oglądać Twoje oblicze. Ciebie prosimy. Boże nasz i Panie, utwierdź nas tu obecnych i nasze rodziny w Twojej świętej służbie. Ciebie prosimy. O Chryste Królu, okaż nam swoje miłosierdzie i zaradź naszym potrzebom. Tobie niech będzie cześć i chwała teraz i na wieki wieków. Amen.
Chcę się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, składamy Tobie ofiarę pojednania i pokornie Cię prosimy, aby Twój Syn udzielił wszystkim narodom darów jedności i pokoju, który żyje i króluje na wieki wieku. A Pan z Wami. Składajmy Panu Bogu naszemu. Powód na Twój sprawiedliwy. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękcze wynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, wieczny Boże, Ty namaściłeś olejem wesela jednorodzonego Syna Twojego, naszego Pana Jezusa Chrystusa, na wiekuistego kapłana i króla wszechświata, aby dopełnił tajemnicy odkupienia rodzaju ludzkiego, ofiarując siebie samego na ołtarzu krzyża, jako niepokalaną ofiarę pojednawania. I aby poddawszy swej władzy wszystkie stworzenia, przekazał nieskończonemu majestatowi Twojemu wieczne i powszechne królestwo. Królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi mi wołają. Święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał
i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, tu obecnym księdzu prymasie, arcybiskupie Wojciechu Polaku, biskupie Andrzeju i o wszystkich oraz o całym duchowieństwie. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Wojciechem, świętym Józefem Kalasancjuszem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem,
Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój papański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jest godny, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Komunia święta będzie udzielana w głównej nawie, w bocznych nawach oraz pod chórem. Thank you.
Wszechmogący Boże, Ty nas posiliłeś chlebem dającym życie wieczne. Spraw, abyśmy z radością byli posłuszni Chrystusowi, Królowi Wszechświata i mogli z Nim żyć bez końca w Królestwie Niebieskim, który żyje i króluje na wieki wieku. Usiądźmy jeszcze na chwilę. Ekscelencjo, czcigodny księże arcybiskupie, prymasie Polski, drodzy kapłani, współbracia, osoby zakonne, szanowni przedstawiciele władz samorządowych, drodzy świeccy, współpracownicy pijarscy, kochani uczniowie, drodzy wierni. Pan Bóg jest mistrzem niespodzianek. I doprawdy nikt inny nie mógł lepiej tego zorganizować. Bo gdy kończymy jubileusz 400 lat zakonu pijarów, 250 lat od kanonizacji świętego Józefa Kalasancjusza, zakończenie to wypada akurat w niedzielę Chrystusa, Króla Wszechświata. Więc stało się dokładnie tak, jak zawsze chciał Kalasancjusz. By to nie jego osoba była ważna. By nie pijarze stali w centrum, ale Chrystus, nasz Pan i Zbawca. Tego właśnie pragnął Kalasancjusz, zakładając zakon szkół pobożnych, by w życiu uczniów szkół pijarskich, w życiu pijarów, zakonników i świeckich królował Chrystus. Co więcej, gdy ponad rok temu ustalana była dzisiejsza data zakończenia jubileuszu, nie spodziewaliśmy się kolejnego wymownego znaku, jakim był obchodzony tydzień temu pierwszy Światowy Dzień Ubogich. Kolejny znak przypominający tak charakterystyczny rys Kalasancjusza i jego dzieła. Bycie ubogim i bycie dla ubogich dzieci. Kalasancjusz wyraził to dosadnie, mówiąc: kto nie ma ducha oddania się nauczaniu ubogich, ten nie ma powołania do naszego zakonu. Przed chwilą wyśpiewaliśmy hymn Ciebie, Boga, wysławiamy. Bo dzisiejsza Eucharystia była naszym hymnem dziękczynienia Bogu za dar roku jubileuszowego. Za osobę Ojca Świętego Franciszka, który ogłosił ten rok i skierował do nas okolicznościowe przesłanie, życząc, by jubileusz był nowym zesłaniem Ducha Świętego na nasz zakon i na wszystkich, którzy z nami współpracują. Dziękujemy za osobę księdza kardynała Zenona Grocholewskiego, kardynała Stanisława Dziwisza, którzy dokładnie rok temu w Krakowie otwierali jubileuszowy czas w naszej prowincji. Dzisiaj w sposób szczególny wyrażamy wdzięczność ekscelencji księdzu arcybiskupowi, prymasowi Polski, za przyjęcie naszego zaproszenia i dzisiejszą obecność razem z nami, za wspólne świętowanie, umocnienie nas Bożym Słowem, a za chwilę Bożym błogosławieństwem. Na dzisiejszą uroczystość zakończenia roku jubileuszowego wybraliśmy Łowicz, ponieważ jest to pijarska placówka niejako łącząca w sobie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. To tutaj, jak już słyszeliśmy, przybyli pijarzy 350 lat temu. To tutaj w czasie kapituły prowincjalnej pijar ksiądz Stanisław Konarski po raz pierwszy przedstawił swoją wizję reformy szkolnictwa. I to właśnie tutaj, w Łowiczu, 19 lat temu, ojciec święty Jan Paweł II w homilii podjął tak ważny temat wychowania, wspominając także księdza Konarskiego i szkolnictwo pijarskie. Dzisiejsza obecność razem z nami księdza prymasa jest także nawiązaniem do historii Łowicza, miasta prymasowskiego. A jak na początku Eucharystii wspomniał ojciec rektor, jak czytamy w kronikach, szybki rozwój pijarskiej szkoły w Łowiczu, otwarty w 1670 roku, był możliwy dzięki nieustającej opiece prymasów Polski. Dzisiaj my tu zgromadzeni, cała nasza prowincja tej życzliwości ze strony księdza prymasa doświadczamy i za nią dziękujemy.
Wyrażam wdzięczność wszystkim kapłanom, współbraciom, siostrom zakonnym za obecność, dar modlitwy. Dziękuję przedstawicielom władz, wszystkim naszym współpracownikom, nauczycielom, wychowawcom, przedstawicielom szkół pijarskich z całej prowincji, pocztom sztandarowym pijarskich szkół, dobrodziejom i przyjaciołom naszego zakonu. Ojciec Święty Franciszek, spotykając się rok temu z przełożonym generalnym naszego zakonu, powiedział: świętujcie jubileusz, ale nie skupiając się na sobie, tylko świętujcie ze względu na dzieci i młodzież. I to właśnie wam, drodzy młodzi, uczniowie szkół pijarskich w Polsce, chcę szczególnie podziękować, bo to wy sprawiacie, że jesteśmy pijarami. To dzięki wam mury naszych szkół, świątyń, świetlic wypełniają się promieniującą z was radością i nadzieją. Dziękujemy, że jesteście. Dziękujemy waszym rodzicom za okazane nam zaufanie i powierzenie was naszej wychowawczej opiece. Jak mogliśmy zobaczyć w trakcie podsumowania tego roku, podczas pierwszej części dzisiejszej uroczystości w budynku szkoły, jubileusz był czasem wielu pomysłów, inicjatyw i działań. W imieniu całej naszej polskiej prowincji pijarów wyrażam wdzięczność wszystkim, którzy na różne sposoby, przy rozmaitych okazjach włączali się w realizację wydarzeń jubileuszowych. W sposób szczególny składam podziękowanie ojcu rektorowi, współbraciom tutejszej wspólnoty, panu dyrektorowi, całej wspólnocie szkolnej i przyjaciołom tej świątyni za przygotowanie, przebieg dzisiejszej uroczystości, służby liturgicznej, chórowi, scholi, osobom, które przygotowały program artystyczny i które dbają o przebieg dzisiejszego święta. Serdecznie dziękuję przedstawicielom mediów za współpracę, za relacjonowanie wydarzeń całego roku jubileuszowego. Dziękujemy wam, bo jak mówiłem to już rok temu przy inauguracji, tak i dzisiaj powtórzę, że i PR-om przyda się dobry PR. Drodzy, kończąc obchody roku jubileuszowego, pamiętajmy, że świętowanie rocznic nie ma na celu tylko wspominanie wydarzeń z przeszłości, ale niech będzie dla nas wszystkich zachętą do spojrzenia z nadzieją w przyszłość, do jeszcze większej fascynacji Bogiem i drugim człowiekiem, zwłaszcza tym najmniejszym i najbiedniejszym, jak miało to miejsce w życiu Kalasancjusza. Jubileusz to szczególny czas łaski. Na mocy przywileju udzielonego przez Stolicę Apostolską, uczestnicząc w obchodach kalasantyńskiego roku jubileuszowego, możemy uzyskać odpust zupełny, ofiarując go za siebie lub za zmarłą osobę. Warunkiem uzyskania odpustu jest bycie w stanie łaski uświęcającej, przyjęcia